No dobra, moi drodzy, czas powrócić do Szwecji. Tak, nasze ukochane Volvo XC60 wróciło na plan motookiem, a to właśnie dzięki Wam. Obejrzeliście niesamowicie konkretnie materiał z XC60 w wersji B5, oczywiście w kolorze czerwonym. I to był naprawdę świetny samochód, w którym powiedziałem Wam praktycznie wszystko na temat tego świetnego SUV-a od szwedzkiej marki. Ale nie kończymy na tym. Volvo chce, żebyśmy pokazywali kolejne modele i kolejną gamę silnikową, a tych silników trochę jednak w przypadku 60 jest. To dzisiaj sprawdzamy to, co Was bardzo mocno interesuje. Czy jest sens dopłacania do wersji plug-in hybrid? Tym razem nie mamy wersji B5, tylko zapraszam na test Volvo XC60 w wersji T6 Recharge. Sprawdzamy, czy plug-in ma sens. No dobra, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do tej świetnej T6 i sprawdzimy, czy faktycznie hybryda typu plug-in ma sens, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Motookiem, bo to właśnie dzięki Waszym subskrypcjom możemy się rozwijać, pokazywać Wam coraz to ciekawsze samochody, no i mieć coraz więcej także tych naszych świetnych Volvo. Tyle w temacie, jedziemy dalej. A nasza 60, którą aktualnie widzicie, to jest naprawdę bardzo fajna konfiguracja. Tutaj park prasowy dostarczył nam naprawdę bardzo fajną sztukę. Dlaczego? Dlatego, że jest inna względem reszty, którą żeśmy testowali. Była już czarna, była czerwona i teraz aktualnie czas na białą perłę. Biała perła, jeśli chodzi o 60, wymaga dopłaty 4 500 zł, ale sam kolor w sobie naprawdę jest niesamowitej jakości. Ma w sobie drobinki metali, dzięki czemu faktycznie w takie piękne, miękkie słońce nagle pokazuje swoją charakter. Oraz także wieczorem. Wieczorem nagle staje się super kolorem, który bardzo fajnie błyszczy i podkreśla tą jednak linię oraz całą tą stylizację 60, która nie chce się zestarzeć już naprawdę od kilku lat. Jeśli chodzi o dodatki, w tym przypadku wszystkie dodatki w kolorze Bright, czyli takie oczywiście chromowane, zostały zamienione na pakiet Dark i dzięki czemu uzyskano bardzo fajny kontrast. Mamy także grill w kolorze czarnym, nowoczesne, duże logo Volvo też w kolorze czarnym i wszystkie możliwe dodatki też są właśnie w kolorze czarnym. Ale to nie są jedyne elementy różniące ten samochód od właśnie 60, którą widzieliście na kanale. Kolejną różnicą pomiędzy egzemplarzem, którym dla Was testowałem, to jest także zawieszenie. Koła są takie same, nadal 21-calowe obręcze, które są naprawdę świetne. Wyglądają pięknie, klasyczny wzór i to naprawdę jest w stanie Wam przykuwać także wzrok i Was zadowolić. Ale niestety jest tu także właśnie niski profil. 255x40 właśnie na 21 cali i to robi naprawdę dosyć dużą różnicę ze względu na to, że faktycznie ta T6 jest wyposażona w standardowe zawieszenie. Tak, w poprzedniej czerwonej XT60 mieliśmy dopłacone do zawieszenia pneumatycznego prawie 11 tysięcy złotych i faktycznie robiło to dosyć sporą różnicę, bo teraz w tym momencie niestety więcej dziur jest wyczuwalnych na drodze ze względu na to, że macie duże koła i dosyć niski profil, ale o tym Wam opowiem więcej we wrażeniach z jazdy. A 60 to oczywiście te same wymiary, 4,7 metra długości, nadal dosyć spory rozstaw osi, ale w tym egzemplarzu oprócz tego ładnego, pięknego koloru i tych czarnych dodatków mamy także właśnie różnicę w tym zawieszeniu. Teraz w tym momencie możecie zobaczyć faktycznie standardowe zawieszenie i jego prześwit, czyli 21,6 cm. A jako, że T6 ma także napęd EAWD, czyli zlokalizowany z tyłu jest silnik elektryczny, a z przodu silnik benzynowy, macie oczywiście także napęd 4x4. Ale oczywiście nie samym kolorem człowiek żyje. Przyszliście tutaj zobaczyć po to, czy faktycznie opłaca się kupować plug-ina, więc porozmawiajmy sobie o tym złączu, które jest tutaj najważniejsze, właśnie do ładowania hybrydy typu plug-in. No właśnie, a bateria Wam daje sporo, prawie 78 km zasięgu, który oczywiście żeśmy dla Was sprawdzili w naszym teście. No dobra, tak jak widzicie, 65 km pokazuje nam oczywiście komputer pokładowy na pełnym naładowaniu baterii. Ja w tym momencie sobie zresetuję licznik i zobaczymy faktycznie, ile przejedziemy według komputera. Sprawdzimy deklarację Volvo. Ale żeby nie było,
z hybrydy bezpośrednio w tryb Pure, czyli czysta jazda elektryczna. I tak oto próbowałem to wszystko rozładować i faktycznie się udawało i to naprawdę świetnym także skutkiem. Tak jak widzicie, nawet 70 km udało się przejechać bez większego problemu i to jest naprawdę świetny wynik dla plug-ina. No i mamy wyniki. 70 km zrobione na pełnym akumulatorze. Wow! 3,7 litra średniego spalania to jest efekt tego, że wykonywałem jeszcze jedną próbę przy naładowanym akumulatorze 0-100, więc tym się kompletnie nie przejmujcie, ale udało się zrobić 70, prawie 1 km na pełnym naładowaniu. Jakieś okolice 4 do 5 km względem tego, co deklarowało Volvo na starcie po ładowaniu. Uważam, że 70 km powinno Wam wystarczyć w zupełności do pracy i z powrotem i jeszcze, żeby pojeździć trochę po mieście. No i także warto Wam wspomnieć o tym, że ta bateria jest dosyć dużych rozmiarów. Faktycznie Volvo przeszło delikatną modernizację względem pierwszych hybryd typu plug-in, które wychodziły. Faktycznie bateria została delikatnie poprawiona. Zostały zmienione także silniki elektryczne i zostało poprawione także oprogramowanie. 14,9 kWh netto, czyli użytkowej formy, po to, żebyście mogli faktycznie przejechać w okolice tych 70 paru kilometrów właśnie na czystym prądzie. 18,8 kWh właśnie macie także całą baterię, bo także samochód po rozładowaniu staje się zwykłą hybrydą synergiczną, więc ten bufor także został tutaj zastosowany. Jeśli chodzi o ładowanie tego samochodu, w Waszym garażu z 230-woltowego gniazdka spokojnie ten samochód w 8 godzin naładuje się do pełna, co faktycznie Wam da te okolice 70 km. Ale ten samochód także można naładować szybciej. Jeśli chodzi o szybkość ładowania, tutaj nasz partner Greencell Hubu, czyli nasza ładowarka mobilna, możecie skorzystać z niej na przykład właśnie w garażu, gdzie macie dostęp do złącza siłowego i wtedy Wasze Volvo jest w stanie naładować się w 2 godziny do pełna. Jak to jest możliwe? W samochodzie jest zastosowana ładowarka pokładowa o mocy 6,7 kW, dzięki czemu faktycznie ten proces ładowania tej dosyć sporej, jak nie jednak baterii, odbywa się o wiele szybciej, więc w ciągu 2 godzin ze złącza siłowego możecie naładować ten samochód, albo tradycyjnie z Waszego gniazdka 230 w okolice 8 godzin. No właśnie, ale bateria nie jest zlokalizowana z przodu, jest zlokalizowana z tyłu. Nie, ale bateria została najczęściej lokalizowana, jeśli chodzi o te samochody, w bagażniku. Teraz się delikatnie to zmieniło, ale bagażnik nadal jest naprawdę praktyczny. 468 litrów pojemności bagażnika i co ważne, nie został on bardzo mocno zmniejszony. Raptem 10 litrów mniej pojemności bagażnika względem tradycyjnej wersji. Jak to się stało? Nie, bateria została zlokalizowana delikatnie niżej, przesunięta także pod tylny rząd foteli i umiejscowiona delikatnie bardziej właśnie w podłodze, dzięki czemu faktycznie ten samochód nie ma zabranych dość dużej pojemności bagażnika przez samą baterię i przez to wasze widzimisię, że chcecie mieć samochód w pół elektryczny. Co prawda widać, że ten garb delikatnie się pojawił. Ale co ważne, macie także tutaj delikatną przestrzeń na trzymanie waszych kabli, jeśli chodzi o ładowanie tego samochodu, a delikatnie dalej także pojawiło się całe przeniesienie akumulatora 12-woltowego i jeszcze ewentualne możliwości schowania jakichś mniejszych elementów. Ale to nie jest tak duża przestrzeń jak w przypadku normalnej 60-ki. Ona została tutaj po prostu bardziej zagospodarowana, jeśli chodzi właśnie o ten akumulator trakcyjny. A tak to w większości są wszystko te same elementy, ale jest także jeden różniący element. No tak, ale zawsze tą przestrzeń możecie sobie także powiększyć i co ważne, nawet w samochodzie hybrydowym typu plug-in możecie spokojnie nawet ciągnąć przyczepę. W tym egzemplarzu nawet pojawił się elektrycznie wysuwany hak, dzięki czemu Volvo staje nadal się bardzo praktyczne i oczywiście takie jak zawsze Volvo lubi, czyli ciągnąć łódki, ciągnąć konie i ciągnąć różnego rodzaju inne przyczepy. Nawet w 60-ce hybrydowej. No to czas porozmawiać także o tej pięknej T6. W końcu wybieracie plug-ina po to, żeby mieć nie tylko więcej mocy, ale po to, żeby także mieć możliwość jazdy na samym właśnie prądzie, po to, żebyście wykorzystywali własną fotowoltaikę, nadprodukcję energii i tak dalej, i tak dalej. A jak to w Volvo, maska unosi się wręcz do niebiosów i możemy zobaczyć całą technologię, która tutaj jest faktycznie zastosowana. Volvo T6, czyli tak naprawdę zmniejszona wersja właśnie względem T8. Dawno nie było w parku prasowym egzemplarza T6, dlatego też właśnie on się pojawił. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej wybierane Volvo aktualnie to jest silnikiem B5, czyli z 250-konnym silnikiem benzynowym, a to właśnie bazuje idealnie na tej wersji. I tak samo jest w tym przypadku, tylko T6 posiada 350 koni łącznie i okolice 700 paru newtonometrów momentu obrotowego. Ale T6 jest także bardzo szybkim samochodem. 5,7 sekundy do pierwszej setki, czyli względem B5 już macie
1,2 sekundy praktycznie szybciej. No i jest także więcej mocy. Zero sto w trybie pure, czyli czysto elektrycznym. ,350 koni to nie jest mało, ale to wszystko jest generowane przez ten sam silnik spalinowy, który jest właśnie w B5. Czyli macie 253 konie i 350 Nm momentu obrotowego i połączone to także z 8-biegowym automatem, który tutaj jest. No tak, ale to wszystko jest za pomocą elektrycznego silnika dopalane i macie wtedy 350 koni, bo sam silnik elektryczny jest zlokalizowany na tylnej osi i posiada moc 145 koni i też okolice 300 Nm momentu obrotowego. I tak, 1 plus 1 w hybrydzie typu plug-in nie równa się oczywiście 2, więc tutaj faktycznie łączna moc jest to właśnie 350 koni. I tak jak widać, pod maską po prawej stronie możecie zobaczyć całą zarządzanie, jeśli chodzi o energetykę tego samochodu, czyli właśnie system plug-in oraz sterowanie, jeśli chodzi o napęd. A po lewej stronie już tą bardziej tradycyjną formę, czyli właśnie silnik benzynowy. No tak, ale najważniejsze także jest średnie zużycie paliwa, bo właśnie hybryda typu plug-in ma być bardziej oszczędna względem B5. Czy hybryda typu plug-in wpływa jakkolwiek na spalanie? Przecież w końcu to nadal ten sam silnik, który siedzi w B5. No właśnie okazuje się, że niezbytnio, bo średnie spalanie, jak dobrze przypominam sobie z wersji B5 tej AWD, było w okolicach od 8,5 do 9 litrów. Tutaj mamy okolice 9,9 litra, z czego bardziej utrzymywało się bliżej 9 litrów. I to naprawdę jadąc cały czas w większości 140 km na godzinę, więc uważam, że T6 ma w sobie to coś ze względu faktycznie na ekonomikę oraz także faktycznie na moc, którą ma. A tutaj jest naprawdę ciekawie. Faktycznie, kiedy naładujecie ten samochód, jesteście w stanie pokonać według producenta okolice 70-78 km na czystej, oczywiście, baterii w 100% naładowanej. I wtedy zużycie paliwa waha się raptem w okolicach 1 litra średniego, ze względu na to, że silnik także musi co jakiś czas po prostu się rozgrzać, żeby być gotowy w awaryjnych sytuacjach. Wtedy, kiedy zaczyna się już problem z baterią, wtedy, kiedy nie macie w niej energii, staje się ten samochód naprawdę bardzo oszczędny i bardzo sensowną także hybrydą, zwykłą, synergiczną. A w Volvo ważny także jest wasz wzrost. Ja mam 1,80 m wzrostu, ale i tak nadal nie potrafię zamknąć tej maski. Dosłownie, za każdym razem, żeby ją złapać, to naprawdę trzeba być koszykarzem. No, a jak to 60-ka? Praktyczna, konkretna i oczywiście w pluginie nie zmieniło się tutaj kompletnie nic, więc wszystkie elementy i cały tylny rząd możecie obejrzeć w poprzednim materiale, gdzie wspominałem oczywiście o wszystkich elementach. Tutaj jest praktycznie identycznie, czyli naprawdę komfortowo i jak to w Volvo, typu premium. No dobra, czas na wnętrze, ale czy tutaj się cokolwiek zmieniło? No właśnie, jeśli chodzi o ten egzemplarz, faktycznie się zmieniło. Wcześniej testowaliśmy dla Was egzemplarz z białym, jasnym, pięknym wnętrzem oraz jasnymi dekorami. Teraz w tym przypadku mamy czarne wnętrze, ale to nadal są te same super fotele, które są stosowane w Volvo od dłuższego czasu. Nadal są bardzo komfortowe i to też jest oczywiście skóra, oczywiście w wersji nappa, która wymaga dopłaty, ale jest naprawdę bardzo przyjemna i jakościowa i taka, której nie znajdziecie zbytnio nigdzie indziej. W tym przypadku także zostało zastosowane ciemne drewno, które także ma swoją bardzo ładną strukturę i jest trochę inaczej wykonane niż w poprzednich egzemplarzach. I bardzo ładnie kontrastuje także z całym tym wnętrzem. Ale tak to, wszystkie elementy są identyczne, więc nie będę tutaj Wam o tym opowiadał, bo możecie sobie to zobaczyć w poprzednim filmie. To nadal jest to świetne Volvo, w którym są dosyć dobre materiały oraz oczywiście świetne multimedia czy dosyć dużo technologii. Ale największą technologią oczywiście są wrażenia z jazdy, do których sobie przejdziemy.
No dobra, czas zasiąść do sterami Volvo XC60 w wersji T6. Czy to cokolwiek zmienia? Jeśli chodzi o tą wersję, faktycznie mamy troszeczkę inaczej skonfigurowany samochód i najważniejszą różnicą jest także zawieszenie. Zawieszenie, które jest tutaj normalne, tradycyjne, nieaktywne oraz także nie jest pneumatyką. I to jest największa różnica w tym samochodzie. Okazuje się, że to co Wam wspominałem w Volvo XC60 z pneumatyką, że to jest naprawdę świetne zawieszenie, że którego naprawdę warto też naprawdę sporo dopłacić, bo 11 tysięcy złotych, tutaj się to naprawdę mocno potwierdza. Uważam, że po prostu zawieszenie normalne, standardowe w Volvo jest dosyć przyjemnie zestrojone. Jest naprawdę też przyjemne, jeśli chodzi o otwieranie nierówności, ale to nie jest ten poziom, którego byście oczekiwali od właśnie premium. Jest naprawdę dobrze, ale pneumatyka robi to jeszcze znacznie lepiej, jest jeszcze bardziej komfortowo i czujecie się dopieszczeni we wszystkich możliwych dziurach. A tutaj jest niestety odczuwalna pewna mała bolączka tego samochodu, czyli 21-calowe koła o profilu 40. Niestety są dosyć mocno wyczuwalne, w szczególności właśnie kiedy macie standardowe zawieszenie. Ale tak to, jeśli chodzi o jazdę, nie zmieniło się tutaj zbytnio nic, bo to jest nadal to samo Volvo XC60, które naprawdę bardzo, bardzo lubię i które mi się naprawdę podoba, jeśli chodzi o wrażenie z jazdy. Nadal układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, nadal to zestrojenie zawieszenia jest na tyle precyzyjne i na tyle dobrze zestrojone, że nie będziecie mieć żadnych kompletnie uwag. Silnik, który tutaj jest, to faktycznie jest to samo, tylko że doładowane za pomocą silnika elektrycznego i okazuje się, że to jest tak mało powiedziane doładowane, bo on naprawdę jest bardzo, bardzo szybki i bardzo żwawy ten silnik i nie czeka kompletnie w żadnej formie na jakkolwiek zwłokę, tylko po prostu naciskacie i ten motor naprawdę bardzo szybko się zbiera, więc tutaj wyprzedzanie ciężarówek, wyprzedzanie czegokolwiek, czy jakieś szybkie manewry, tak, Volvo do tego podchodzi, że mocy nigdy nie jest za mało, tylko jest zawsze z naddatkiem po to, żebyście ten manewr wykonali jak najszybciej i jak najbezpieczniej. I to mi się bardzo podoba. Połączenie tego razem z tym układem hybrydowym też jest bardzo fajna reakcja tego wszystkiego. Ten samochód czeka właśnie na to, żebyście nacisnęli pedał przyspieszenia i wykorzystali te 350 koni, a jest to także możliwe, bo tutaj w tym samochodzie są tryby jazdy. Hybrydowy oczywiście łączy nam obydwa napędy i jeździ jak typowa hybryda synergiczna. Tryb power w momencie, kiedy chcemy naprawdę się pobawić, wtedy nam się zmienia oczywiście wskazania mocy. Tak, mamy teraz w tym momencie także normalnie wyświetlacz biegów i co się dzieje. I czujemy także, że ten samochód jest o wiele bardziej responsywny. Gaz także czeka momentalnie po to, żeby go delikatnie nacisnąć i momentalnie samochód wyrywa. No i tryb pure, no tak, ale kiedy bateria się skończy, przechodzimy sobie w tryb hybrydowy i najwięcej kilometrów pokonałem właśnie na pustej baterii. Normalnie podczas jazdy te okolice 70 km na czystym prądzie możecie spokojnie pokonać. No tak, ale kiedy skończą się elektrony w baterii, okazuje się, że ten samochód staje się nadal świetną hybrydą i to jest dosyć ciężkie do zrealizowania przez większość producentów. Mają z tym problem, że kiedy rozładuje się akumulator, to najczęściej ciągniecie dodatkowe 300 kg masy, która po prostu zwiększa spalanie, ale w Volvo to nie występuje i to mi się bardzo podoba. Kiedy samochód się rozładuje, nadal staje się bardzo dobrą hybrydą synergiczną, wykorzystuje tę rezerwę mocy, którą ma zostawioną w baterii po to, żebyście mogli jeździć także właśnie na prądzie, tak jak w normalnej hybrydzie typu Toyota, Lexus czy jeszcze parę innych oczywiście marek. Tutaj wszystko jest po prostu przemyślane i spalanie także pozostaje na świetnym poziomie, czyli okolice 9 litrów spokojnie możecie sobie zrobić naprawdę z dłuższych dystansów, też przy rozładowanej baterii, więc tutaj uważam, że jest naprawdę świetnie. A jeśli chodzi o jazdę na typowym prądzie, naprawdę możecie mieć niewielkie wyniki spalania. Litr średniego spalania to musicie się na to przygotować, bo najczęściej silnik musi się rozgrzać oraz oczywiście także przygotować wszystkie komponenty, bo nie będziecie jeździć zimnym silnikiem. Volvo także postanowiło, że silnik, nawet kiedy jeździcie w pluginie, musi być rozgrzany i wtedy dopiero zaczynacie jeździć oczywiście w pełni na prądzie. Ale czy wybrałbym ten napęd oczywiście względem B5? Myślę, że tak. Macie 100 koni dodatkowe, ogólnie to 145 koni macie dodatkowo na tylnej osi, ale sumarycznie powiedzmy, że macie 100 koni więcej względem B5. Spalanie pozostaje na tym samym poziomie. Wyciszenie oraz wszystko jeszcze jest lepsze, bez względu na to, że częściej jeździcie na silniku elektrycznym, to wygłuszenie okazuje się, staje się naprawdę na świetnym poziomie, bo jest po prostu jeszcze ciszej w tym samochodzie. Nie wybrałbym na pewno tego zawieszenia standardowego, dopłaciłbym tutaj do pneumatyki, bo niestety ten samochód ma problem
problem po prostu z delikatnym bujaniem się w zakrętach, co pneumatyka momentalnie niweluje, a tutaj po prostu to pozostaje. Sam napęd ma w sobie ideologię i wtedy, kiedy go zaczynacie także ładować, naprawdę ma dużo sensu, a dopłata nie jest tak strasznie kuriozalna, bo to jest raptem 30 tysięcy przy całej kwocie prawie oczywiście 350 tysięcy złotych za tak wyposażony samochód. To naprawdę nie staje się już naprawdę dużo. Ale on pięknie przyspiesza. Oczywiście jest mały niedosyt. Chcecie tą wersję 450-konną, ale naprawdę 350 koni i tak już wypruwa do przodu i to nie jest nudne dziadkowe Volvo, tylko naprawdę fajny sprinter. Wiecie i znacie mnie dosyć dobrze, że lubię tą szwedzką markę. Lubię ich podejście do tworzenia tych samochodów. Nie trzeba zmieniać wszystkiego co rok. Wystarczy mieć jeden model, aktualizować go oczywiście także co roku i w przypadku hybrydy też to na przykład się wydarzyło. Zostało zmienione oprogramowanie, jeśli chodzi o silnik, zostało zmienione oprogramowanie, jeśli chodzi o zarządzanie całą tą energią, zmieniono baterię oraz zmieniono także sam silnik, co dało faktycznie ten efekt w formie większego zasięgu właśnie w typowym tym trybie elektrycznym. I to mi się naprawdę podoba, że Volvo zmienia delikatne, drobne rzeczy, które dają potem efekt w całości. Ale bryła pozostaje na przykład nadal ta sama, która jest oczywiście świetna i nie starzeje się nawet już przez tak długi czas. A tak to oczywiście, jak to w przypadku XC60, jest komfortowo, jest cicho, jest przyjemnie, nawet na tych 21-calowych obręczach, to naprawdę robi piękną różnicę. A, no, jeszcze bym oczywiście zapomniał, w tym egzemplarzu nie mamy wersji z Bowers & Wilkins, tylko z systemem nagłośnienia Harman Kardon i powiem Wam tak. Gra dobrze, naprawdę nie ma co tutaj się do tego przyczepić, ale jak raz usłyszycie już Bowers & Wilkins, to nie będziecie chcieli w żadnej formie innego oczywiście systemu nagłośnienia, jeśli chodzi o Volvo, bo po prostu robi Wam miazgę z mózgu, bo po prostu jest tak świetny i klarowny dźwięk, a tutaj jest po prostu normalnie. No ale musicie przygotować kolejne 15 tysięcy złotych. No i ważnym małym szkopułem jest to, że bardzo często producenci także zmniejszają bak paliwa, jeśli chodzi właśnie o hybrydy typu plug-in. Volvo postanowiło, że tego nie zrobi i nadal jest tu bardzo duży zbiornik, czyli prawie 80 litrów na waszego benzyniaka, bo to daje wam naprawdę spory zasięg, bo spokojnie na jednym tankowaniu 700-800 km zrobicie. No i jak tu nie kochać takiego szpeta? Po prostu. Auto, nie dziwię się, że się sprzedaje niesamowicie. Nie dziwię się, że jest numerem jeden w wersjach premium samochodów w formie crossoverów, bo jest po prostu świetnie dopracowane, a w szczególności to, że macie do wyboru różne napędy dopasowane do własnych potrzeb. Chcecie plugina? Macie plugina. Chcecie benzynę? Jest benzyna. Co ważne, także osiągi się nie zmieniają w momencie, kiedy bateria zostaje rozładowana, nadal pozostaje Wam te 350 koni do pełnej dyspozycji i oczywiście te 5,7 sekundy do pierwszej setki, ze względu na to, że po prostu Volvo przygotowało odpowiedni bufor i odpowiedni zapas tej energii po to, żebyście za każdym razem mogli nacisnąć pedał przyspieszenia i wyprzedzić wszystko, co jest możliwe. Tyle w temacie. No, wow, moi drodzy, naprawdę dobrze to jeździ. Tak, T6 także świetnie jeździ, nie musicie mieć napędu oznaczonego T8, żeby mieć tak fajne wrażenie z jazdy. Ten samochód jest naprawdę bardzo fajnie dynamiczny, jest także oszczędny, a co ważne, także daje Wam ten komfort podróżowania, które Volvo naprawdę od lat dostarcza naprawdę na wysokim poziomie. I to mi się mega podoba, jeśli chodzi o ten samochód. No właśnie, ale zacznijmy sobie od cen. Poprzednia wersja XC60 czerwona, którą widzieliście na kanale, kosztowała 320 tysięcy złotych, a miała już wszystko na pokładzie, co mogliście sobie zamarzyć, włącznie nawet z zawieszeniem aktywnym pneumatycznym, które warto zawsze dokonfigurować, bo ten samochód wtedy jest bardziej jeszcze komfortowy i jeszcze lepiej wygodny. Jeśli chodzi o ten samochód, który stoi za mną, niestety wersja plug-in, czyli wasza fanaberia, że chcecie jeździć na prądzie, chcecie wykorzystywać własną fotowoltaikę i nadprodukcję energii, kosztuje was niemało, bo to jest dodatkowe 30 tysięcy złotych do wersji T6, a kolejne jeszcze 30 tysięcy złotych do wersji T8, więc to nie są małe pieniądze, musicie naprawdę dosyć mocno do tego podejść pod tytułem liczycie koszty, czy faktycznie Wam się to opłaci, bo jednak koszt tego samochodu jest o wiele większy, ale znowu możecie także przejechać te 70 km typowo w wersji miejskiej, czy także pozamiejskiej na czystym prądzie i nie korzystać kompletnie z silnika spalinowego, co jest także bardzo fajnym elementem.
Ten samochód jest także szybszy, jest dynamiczniejszy i za to także też w nim dopłacacie, ale nie zmienia to faktu, że to nadal jest to świetne Volvo, które naprawdę lubię. No tak, kochane Volvo, no właśnie, kochany Szwed, który naprawdę zawsze robi tą dobrą robotę i pozostawia w sobie niesamowity smak i nie chce mi się go oddawać. A ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Myślę, że spodobał Wam się film także o tej wersji silnikowej Volvo XT60. No i piszcie komentarze, jakie kolejne Volvo byście chcieli i także z jaką jednostką silnikową. A ja także oczywiście przypominam Wam o subskrypcji kanału Motookiem, bo dzięki Wam się także rozwijamy, pokazujemy coraz ciekawsze samochody, latamy na prezentacje, czy także właśnie sprawdzamy najnowsze technologie. To co? Dzięki za obejrzenie tego materiału. Dwa inne w tym momencie Wam się wyświetlają, a my się widzimy w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć, hej!